Audi A6 C7 2016 rok, silnik 3.0 TFS, TDI, kod silnika CRTF, będę uszczelniał wyciek płynu chłodniczego. Trzeba ściągnąć ten cały makaron i cieknie między głowicami i leje się na dół. Dobra, zaczynamy mniej więcej po składaniu, tak to ma wyglądać. Lecimy dalej. Już troszkę rozebrane, a tak wygląda kolektor. No widać. To tutaj popatrzmy. Ekologia. Pięknie. Chyba sobie kask założę, bo czuję, że robię w kopalni. No, super. Dobra, lecimy dalej. Jest to przygotowane, wstępnie umyte do rozbierania. Chłodniczka jest zdemontowana, trzeba to wszystko dokładnie wyczyścić, zmywaczem otuścić i ułożyć na nowych uszczelkach. Jest tutaj troszkę tych rzeczy. No i wszystko takie auto z plastiku. Dobra, lecimy dalej. Chłodniczka jest założona. Zawór jest założony. Kluczyk wymieniony. Nowy. Zakładamy taką podstawę do EGR-u, co idzie płyn i składamy dalej. Kolektor się moczy. O, tu wystaje kawałek. Lecimy z tematem. Nowy, stary. Dobra, tyle mamy, kolektor założony, trzeba składać dalej. Audi A6 C7 po uszczelnieniu silnika ciekł płyn chłodniczy między głowicami. Właśnie jestem na jeździe próbnej. Trzeba jeszcze podkładać pod szybie. Taka stara szkoła, zawsze sobie tam sprawdzam. Zawsze sobie sprawdzam węże od nagrzewnicy. Taka jest temperatura. Osłona jeszcze od dołu trzeba założyć. Jechać na warsztat, na podnośnik, sprawdzić, czy nic nie ucieknie. No i tyle. Temat myślę, że jest zamykany. Tak jak sobie dzisiaj składałem to auto, to doszedłem do takiego wniosku, że te diesle muszą w końcu upaść. W sensie, no, zobaczcie, co tu się dzieje.
ile jest wężyków, czujników. Myślę, że to będzie wszystko wyparte autami elektrycznymi, no bo ekologia ekologią, ale tu jest tyle rzeczy, które może się powtórzyć, że to, nie wiem, no to moim zdaniem idzie w złą stronę, no. Ale dobra, no może nie jestem ekologiem. Starałem się podkładać tak jak zawsze, zgodnie ze sztuką. Myślę, że wszystko jest na swoim miejscu. Trzeba nałożyć osłonę jeszcze. No i tyle, temat zamykamy, czekamy na następną pracę, zobaczymy co teraz będzie. A może nic nie będzie, może będą wakacje, zobaczymy. Pozdrawiam i zapraszam na kanał. Dawajcie łapki, dawajcie lajki, subiki. Postaram się rozwinąć ten kanał jakoś. U mnie głównie gdzieś przy autach Audi. Zobaczymy jak to pójdzie. No, to na razie hej.